zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Zabicie człowieka dla większości z nas jest czymś absolutnie karygodnym, niedopuszczalnym, wstrząsającym i zasługującym na potępienie. Zazwyczaj wzdrygamy się, gdy słyszymy o szczegółach brutalnych morderstw. Zdarza się, że nawet uronimy łzę nad cierpieniem ofiar. I gdy wydaje się, że już samo zabicie człowieka jest czymś najgorszym, okazuje się, że są ludzie, którzy posuną się jeszcze dalej. Nie tylko odbiorą życie, ale wchłoną też ciało ofiary. Kanibalizm to jedna z najpotworniejszych zbrodni, która nie mieści się w jakichkolwiek ramach człowieczeństwa. Osoby, które decydują się kosztować ludzkie mięso, tłumaczą swoje zachowanie na różne sposoby. Jeffrey Dahmer wierzył, że zjedzenie swoich ofiar sprawi, iż te będą z nim już na zawsze. Wampir z Sacramento, czyli Richard Trenton Chase, był przekonany, że jego serce zanika i dlatego musi pić ludzką krew. Z kolei rzeźnik z Rostowa, Andrzej Cikatiło, z kanibalizmem miał styczność już jako dziecko. W czasie wojny i wielkiego głodu porwany miał być jego brat, który później został zjedzony. Ta historia, opowiedziana przez matkę Cikatiły, mocno na niego wpłynęła. Zjadanie ludzi stało się dość powszechne w leninowskiej Rosji. Służby niemal każdego dnia konfiskowały beczkę solonego ludzkiego mięsa. Raz zatrzymano nawet kobietę, która żywiła się ciałem swojego męża. Rosjanie doprowadzeni do skrajnego głodu i biedy żywili się zwłokami, a gotowanie głów nie było czymś nadzwyczajnym. Bez względu jednak na motywację, mordercy kanibale zawsze wzbudzają odrazę, ale też szok. Podobne odczucia mieli mieszkańcy niewielkich Ziębic na Dolnym Śląsku, dawniej znanych jako Münsterberg. To właśnie tam, w domu przy ulicy Stawowej, szokujących zbrodni dokonał Karl Denke, nazywany przez miejscowych ojczulkiem. Żeby jednak poznać tę historię, musimy cofnąć się do początku XX wieku. Swoją niemiecką nazwę Ziębice nosiły do 1945 roku. Niewielką powierzchnię miasteczko nadrabiało bogatym życiem kulturalnym. Jeszcze przed I wojną światową otwarte zostało tam kino, a mieszkańcy mogli spotykać się na przedstawieniach teatralnych czy koncertach organizowanych przez miejską orkiestrę. I była to sztuka naprawdę wysokich lotów, bo wystawiane były m.in. dramaty mistrza pióra Johanna Wolfganga Goethego. Dzisiaj Ziębice liczą nieco ponad 8,5 tysiąca mieszkańców. Jest tam kilka zabytków wartych uwagi, na przykład XIX-wieczny ratusz, synagoga, cmentarz żydowski czy mury obronne sięgające jeszcze XIII wieku. Ale jest też pewien budynek, który choć zabytkiem nie jest, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta. To dom przy Stawowej 13, dawniej noszący numer 10. Z zewnątrz nie wyróżnia się niczym szczególnym, od budynek, jakich w Polsce wiele. Ale to nie jego wygląd jest tu najważniejszy, a to, co kryły w przeszłości te mury. Groza, jaka przetoczyła się w trzewiach tego domu, do dziś budzi lęk i przerażenie. I po raz kolejny pokazuje, że najbardziej wstrząsające scenariusze pisze samo życie. Cichymi Ziębicami tuż przed Bożym Narodzeniem wstrząsnęła informacja. Aresztowany chwilę wcześniej Karl Denke, znany lokalnej społeczności, powiesił się w celi i to na chusteczce do nosa. Choć dziś może wydawać się to niemożliwe, to jednak wtedy takie chusteczki nie były kieszonkowym dodatkiem, a wykonywano je zazwyczaj z lnu i miały pół na pół metra. Spory więc kawałek materiału. Równie szokujący, co sama śmierć Karla, był powód, dla którego został zatrzymany. 20 grudnia 1924 roku do Ziębic przybył stolarz Vincent Olivier. Nie miał pracy ani pieniędzy, więc noc spędził w schronisku Herberge zur Heimat. Po przebudzeniu uznał, że najlepszym sposobem na zebranie paru monet będzie spacer od domu do domu. Liczył na to, że ktoś wesprze go finansowo lub zaproponuje pracę. Błąkał się wśród budynków, aż wreszcie trafił na Stawową 10. Tam drzwi otworzył mu Karl Denke. Zaoferował mu pracę, na co Olivier z radością się zgodził. Za 20 niemieckich feningów miał napisać list do jego brata Adolfa. Zadanie wydawało się banalnie proste, a do tego niosło za sobą pieniądze. Olivier nie wyczuł w tym niczego podejrzanego.
Już w środku, siedząc przy stole, mężczyzna chwycił za papier i pióro, a stojący za nim Karl zaczął dyktować. Adolf, du dicker Wanst. Co oznaczało Adolf, ty tłusty bebechu. To sformułowanie tak rozbawiło Oliwiera, że odwrócił się w stronę Karla. Wtedy zauważył uniesioną nad sobą motykę. Denke zamachnął się i uderzył gościa, ale cios nie tylko nie pozbawił go przytomności, ale był też na tyle lekki, że między mężczyznami doszło do szarpaniny. Oliwier rozpaczliwie walczył o życie. Wiedział, że jeśli się podda, nie wyjdzie z tego domu żywy. W końcu udało mu się wyrwać motykę z rąk Karla i wybiegł z budynku. Uciekając, wołał o pomoc. Jego krzyk usłyszało kilka osób. Jedną z nich okazał się miejscowy nauczyciel, któremu Oliwier przekazał zakrwawioną motykę. Tuż za nim był też Denke, który wrzeszczał, że bezdomny próbował go obrabować. Oliwier dotarł na posterunek policji. W jego opowieść początkowo nikt nie uwierzył. Karl cieszył się dobrą opinią, nie stwarzał wcześniej też żadnych problemów. Oliwier był z kolei przyjezdnym włóczęgą, którego nikt nie znał. Dlatego początkowo to właśnie on, a nie Denke, trafił do aresztu. Tam został zbadany przez lekarza, który uznał, że jego obrażenia rzeczywiście są poważne. Dopiero wtedy policjanci zdecydowali się zatrzymać Karla. Mężczyzna tłumaczył, że działał w obronie własnej, bo bezdomny chciał go obrabować. Funkcjonariusze musieli wyjaśnić tę sprawę, uznali jednak, że dopóki nie poznają prawdziwej wersji wydarzeń, Denke pozostanie w celi. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Po godzinie 21 jeden z sierżantów postanowił zajrzeć do Karla. Tam jednak czekał go makabryczny widok. Denke powiesił się na wspomnianej już chusteczce do nosa. Sam Oliwier został przesłuchany 22 grudnia, ale nie w charakterze poszkodowanego, a oskarżonego o żebractwo. Sędzia uznał go za winnego i skazał na 10 dni aresztu. Dopiero dwa dni później śledczy zdecydowali się wejść do domu Denkego. Wcześniej nieszczególnie spieszyło im się do zbadania budynku. Pewne jest jednak to, że nie byli gotowi na to, co posiadłość Karla skrywała. W środku natknęli się na mnóstwo naczyń z peklowanym mięsem. Obok znajdował się aparat do produkcji mydła, a tuż obok niego przygotowane do obróbki ludzkie kości. Na ścianie wisiały szelki, paski, a nawet sznurowadła, również z ludzkiej tkanki. A na tym nie koniec. Denke miał prawdziwą kolekcję zębów. Łącznie doliczono się 420 sztuk. Sporo tajemnic skrywała też jego szafa, w której trzymał zakrwawione ubrania. W kilku miejscach odnaleziono również dokumenty. Należały do Hermana Millera, Johanna Tomala, Karla Zajdela czy Kaspara Hubaleka. W trakcie przeszukania natknięto się też na narzędzia, które najpewniej służyły do obróbki mięsa, siekiera, piła i nożyki do cięcia. Policjanci zabezpieczyli znalezione mięso i wysłali je do Laboratorium Kryminalistyki we Wrocławiu. Tam potwierdzono najgorsze przypuszczenia. Mięso było ludzkie. Ustalono, że pochodziło od trzech różnych osób. Po dokładnych badaniach stwierdzono, że ofiar było co najmniej 20, choć dokładna liczba do dziś nie jest znana. W niektórych opracowaniach szacunki zatrzymują się na liczbie 40. Ofiarami Denkego byli mężczyźni zajmujący się różnymi zawodami. Ogrodnik, krawiec, cukiernik, rolnik, robotnik, piekarz czy ślusarz. Pojawiały się podejrzenia, że zabijał też kobiety, ale tego nigdy mu nie udowodniono. Zawsze jednak sięgał po tych, którzy byli w ciężkiej sytuacji życiowej. Nie mieli dachu nad głową, pracy czy rodziny. Musiały to być takie osoby, których nikt nie będzie później szukać. Denke mięso ze swoich ofiar dokładnie obrabiał, a później je sprzedawał. Nie ulega żadnej wątpliwości, że on tym mięsem handlował. Handlował we Wrocławiu i w Ziembicach. We Wrocławiu w jednej z dwóch wtedy istniejących hal targowych, w której z tych hal miał swoje mięsne stoisko i sprzedawał cielęcinkę dla dzieci. I wrocławskie dzieci zjadały cielęcinkę z włóczęgów, których Denke mordował. Tak w dokumencie Miejsca przeklęte, ojczulek Denke, mówił profesor Tadeusz Dobosz.
Gdy handel ludzkim mięsem wyszedł na jaw, w całym regionie wybuchła panika. Znacznie spadło zapotrzebowanie na spożywanie mięsa. Klienci bali się, że nie tylko Denke zdecydował się na podobną praktykę. Wielu lokalnym przedsiębiorstwom do drzwi zapukało widmo bankructwa. Mieszkańcy Ziębic nie chcieli pić nawet wody, bo bali się, że została skażona przez praktyki kanibala. Zastanawiać może również fakt, jak to się stało, że o tym, co Karl robił w swoim domu, nikt tak naprawdę nie wiedział. Lucyna Biały z Uniwersytetu Wrocławskiego, która kilka lat temu swoją pracą Z ciemnych kart historii Ziębic, masowy morderca i kanibal Karl Denke przypomniała tę mrożącą krew w żyłach historię, pisała. Pierwsze gazetowe relacje donosiły, że sąsiedzi Denkego nic nie podejrzewali. Rodzina Gabrielów, mieszkająca nad nim, słyszała nocami co prawda odgłosy piłowania i rąbania. Widziała też, jak Denke wylewał zakrwawioną wodę. Członkowie rodziny przypuszczali jednak, że zabija on psy i handluje ich mięsem. Zauważyli bowiem wiszące psie skóry. W późniejszych artykułach prasowych pojawiły się podane przez sąsiadów informacje o rozmowach przeprowadzonych 2 lata wcześniej z rannym żebrakiem, który stwierdził, iż został zaatakowany przez Denkego. Nie zgłosił tego jednak policji, gdyż bał się osławionego paragrafu 361 dotyczącego włóczęgostwa. Dziś również handel psim mięsem jest zakazany, ale trzeba pamiętać o rzeczywistości, w której działał Denke. To nie był 2023 rok i wysoka świadomość społeczeństwa. To były lata 20., a Niemcy próbowali stanąć na nogi po I wojnie światowej. Afera wokół handlu ludzkim mięsem tylko dobiła i tak trudną już sytuację lokalnych mieszkańców. Miejskie władze miały jeden cel – jak najszybciej wyciszyć całą sprawę. Karl został pochowany w bezimiennej mogile 31 grudnia po godzinie 6 rano. Wszystko odbyło się szybko i w tajemnicy, tak by nikt nie zakłócił pochówku. O sprawie Denkego szybko zapomniano, bo w tym czasie ujawniło się w Niemczech jeszcze kilku kanibali, a później całym społeczeństwem wstrząsnęła historia Petera Kürtena, wampira z Düsseldorfu. Możecie usłyszeć o nim w jednym z odcinków Zła. Kürten mordował m.in. dzieci i pił ich krew. Skala jego zbrodni była naprawdę szokująca, co siłą rzeczy wyparło zabijanie włóczęgów przez Denkego. A do tego same władze Ziębic nieszczególnie chciały chwalić się Karlem i jego makabrycznym zajęciem. Kwestią sporną do dziś pozostaje to, czy Denke był również kanibalem. Według niektórych źródeł tak, i przygotowywał ze swoich ofiar chociażby kotlety. Ale są i takie opinie, które sugerują, że Karl sprzedawał mięso, ale sam go nie spożywał. Podobne dyskusje toczą się wokół jego motywów. Niektórzy są przekonani, że działał tylko dla chęci zysku, jeszcze inni, że dla przyjemności. Pewne jest jednak to, że umysł Denkego nie działał do końca tak, jak powinien. Była to osoba już od lat dzieciństwa z zaburzeniami psychicznymi, najprawdopodobniej osoba z upośledzeniem umysłowym. Być może w dorosłym życiu wykształciły się jeszcze zaburzenia osobowości, które powodowały takie, a nie inne zachowania o charakterze kanibalistycznym, choć i to do końca nie jest udowodnione. Mówił w dokumencie miejsca przeklęty ojczulek Denke psychiatra Jacek Radzik. Jak więc wyglądało życie Denkego, zanim stał się jednym z najgorszych morderców swoich czasów? Jego ojciec był całkiem zamożnym rolnikiem w jednej z dolnośląskich wsi. Młody Denke przyszedł na świat jako drugi syn. Niestety już w dzieciństwie sprawiał sporo problemów. W szkole miał bardzo słabe stopnie. Był jednym z najgorszych uczniów. Wychowywanie go nie należało do najłatwiejszych zadań. W wieku zaledwie 12 lat po raz pierwszy uciekł z domu. Powtarzał to później wielokrotnie, za każdym razem jednak, jak syn marnotrawny, wracał w rodzinne strony. Nierzadko przyczyniała się do tego policja. Gdy Karl miał 25 lat, zmarł jego ojciec. Ku niezadowoleniu mężczyzny całe gospodarstwo przypadło jego bratu. Według niektórych wersji mogło to być nawet jedno ze źródeł skrajnego zachowania Denkego. Był zazdrosny i rozgoryczony, bo liczył na to, że i on otrzyma część rodzinnego gospodarstwa. Zamiast tego odziedziczył pieniądze, które pozwoliły mu kupić inną ziemię.
Budynki, które się tam znajdowały, były jednak w bardzo złym stanie, dlatego Karl zdecydował się na sprzedaż całości. Kolejną inwestycją okazał się dom przystawowej 10, który później został niechlubnie rozsławiony przez jego morderstwa. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar. Denke uznał, że dobrym sposobem na zarobek będzie częściowy wynajem budynku. Sam zajął mieszkanie na parterze, resztę udostępnił zainteresowanym. Zostawił sobie również dostęp do szopy i działki rolnej, którą przekształcił w ogródek warzywny. Po I wojnie światowej, w której Niemcy poniosły klęskę, w cały kraj uderzył potężny kryzys gospodarczy. Reparacje, a także spadek wartości waluty odcisnęły swoje piętno w każdym obszarze funkcjonowania państwa. Sytuacja była tak zła, że bochenek chleba kosztował ponad 1 000 000 marek. Wielu Niemców straciło oszczędności życia. Kryzys uderzył też w Denkego. Żeby przetrwać, zdecydował się na sprzedaż domu. Nowy właściciel pozwolił mu jednak zajmować to samo mieszkanie, w którym przebywał. Nie sprawiał żadnych problemów, nie było też na niego żadnych skarg, dlatego nikomu nie spieszyło się, by pozbawiać go dachu nad głową. Karl był znany w Ziembicach. Uważano go za porządnego obywatela, spokojnego, pobożnego, a także pedantycznego. Nie pił, nie palił, nie uganiał się za kobietami. Można powiedzieć, że wręcz trzymał się od nich z daleka, dlatego krążyły plotki, że może mieć skłonności homoseksualne. Lucyna Biały tak o tym pisała. W 1920 roku przypadkowo poznał Denkego znany wrocławski działacz niezależnej socjaldemokratycznej partii Niemiec Max Gruszwitz. Na łamach redagowanego przez siebie tygodnika polityczno-kulturalnego pod tytułem Die Tribun wspominał w styczniu 1925 roku, że po wiecu politycznym w Ziembicach z jego udziałem podszedł do niego starszy mężczyzna, który zaproponował mu nocleg. Kilku miejscowych robotników podeszło do Gruszwica i wyraziło zdziwienie, że w zebraniu politycznym wziął udział stary Denke. Przypuszczano, iż szukał on partnera, gdyż uważany był za pedała. Na swoje szczęście wrocławski działacz polityczny z oferty Karla Denkego nie skorzystał. Pisała Lucyna Biały. Prawdy na temat orientacji Denkego pewnie już nigdy nie poznamy. Natomiast dziś wiadomo, że Karl stronił nie tylko od kobiet, ale ogólnie od ludzi. Był samotnikiem, nie nawiązywał przyjaźni, ani nawet bliższych znajomości. Nie zamierzał się też ze szczegółów swojego życia tłumaczyć. To zapewne bardzo ułatwiło mu prowadzenie swojej makabrycznej rzeźni. Im mniej znajomych, tym mniej odwiedzin i kłopotliwych pytań. Mieszkańcy uważali jednak, że Karl ma niezwykle dobre serce. Zyskał nawet przydomek Wateldenke, czyli Ojczulek Denke. Pomagał bezdomnym i żebrakom, oferował im nocleg i wyżywienie. To, co później z nimi robił, rzuca zupełnie inne światło na rzekomą dobroczynność Denkego. Resztę historii już znacie. W 1928 roku, a więc już po śmierci Karla, pole, ogród i szopę przy jego dawnym domu wydzierżawiono mieszkańcowi Ziembic. Od 1973 roku budynek należy do rodziny Janiny Szymańskiej. Wprowadzając się do domu, kobieta nie miała pojęcia o mrocznej historii, którą skrywały te mury. O ojczulku Denke dowiedziała się dopiero od sąsiadów, którzy mówili jej, że budynek jest nawiedzony. Po poznaniu prawdy o przeszłości nowego lokum, rodzina zdecydowała się sprowadzić księdza, który trzykrotnie poświęcił cały budynek. Strach był tu jednak najbardziej zrozumiały, bo w przydomowym ogródku jeszcze w latach 70. znajdowano ludzkie kości. W 2014 roku pracownicy Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłosili, że chcą zbadać dom Denkego. Chcieli wykorzystać do tego najnowszą technikę, poza tym wierzyli, że dzięki badaniom rozwieją wiele wątpliwości dotyczących działania Karla. Na terenie posiadłości nigdy wcześniej nie przeprowadzono żadnych analiz archeologicznych. Nie sprawdzono dokładnie ziemi i stawu, który znajdował się nieopodal. Niewykluczone, że tam również ukrywał to, co zostało z jego ofiar. W ustaleniu chociażby dokładnej liczby zabitych przez Denkego osób
pomogłyby badania DNA. Naukowcy chcieli też dowiedzieć się, dlaczego mężczyzna tak właściwie zabijał. Na wejście do budynku nie zgodziła się jednak wówczas rodzina. Ciężko dziś tak wprost wyjaśnić, dlaczego jeden człowiek decyduje się na zjedzenie drugiego. Plemiona ludożerców wierzyły, że ludzkie mięso daje im siłę, pozwala stać się kimś wyjątkowym. Choć to niezwykle naiwne myślenie, bo kanibalizm może jedynie przynieść mnóstwo chorób i zdrowotnych komplikacji. Współcześni kanibale bardzo często okazują się osobami o skłonnościach psychopatycznych, cierpiącymi na schizofrenię lub inne choroby psychiczne. Podobnie jak nekrofile, szukają kontaktu ze zwłokami, zatrudniając się na przykład w zakładach pogrzebowych czy szpitalach. Tak jak Karl Denke, są samotnikami, bo wiedzą, że to, co robią, nie znajdzie akceptacji społecznej. Mogą mieć też problem z budowaniem relacji międzyludzkich, a spożywanie mięsa daje im prozaiczną kontrolę nad drugim człowiekiem. Jak sami pewnie już zauważyliście, ten opis całkiem nieźle pasuje do Karla Denkego. Z takiego mieszkańca Ziembice nieszczególnie są dumne, dlatego przez wiele lat jego historia była nie tyle ukrywana, co powiedzmy mało eksponowana. Do tego stopnia, że niektórzy mieszkańcy nie mieli pojęcia o tym, co działo się 100 lat temu na ich ziemiach. Władze miasta wolą chwalić się innymi, znacznie bardziej zasłużonymi mieszkańcami. To właśnie w Ziembicach urodził się operator filmowy i reżyser nagrodzony Oscarem Janusz Kamiński czy znana wokalistka Edyta Górniak. Mimo jednak tych wysiłków, miasto przyciąga do siebie głównie tych, którzy interesują się kryminalną historią Dolnego Śląska. Do rozpowszechnienia wiedzy o Karlu przyczyniła się też Lucyna Biały, której pracę przytaczałam dwukrotnie w tym odcinku. Dzisiaj działania kanibala nie są już taką tajemnicą, jak jeszcze 20 lat temu, a on sam stał się nawet inspiracją do stworzenia kilku utworów muzycznych. Jednym z nich jest Karl Denke zespołu Super Potwór. Karl Denke w chwili śmierci miał 64 lata. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.